Przystań w ogóle jako taka to była w 55 roku powstał klub. Natomiast ja się pojawiłem tutaj w 69 roku, zacząłem pływać jako 14-latek, można powiedzieć. Jako junior startowałem na Mistrzostwach Europy. Miałem troszeczkę osiągnięć takich lokalnych. Potem Mistrzostwa Polski też medalem. Dwa razy srebro było w juniorach. No to mnie bardzo podbudowało. Byłem okresowo w kadrze. Kiedy wyszedłem pierwszy raz do klubu tutaj, mając 14 lat, no to było coś nowego. Coś nowego dla mnie, ponieważ na osiedlu, tam gdzie ja mieszkałem, Centrum D, no była chuliganka, krótko mówiąc. No to było środowisko takie trochę, no, skażone, że tak powiem. Byliśmy chuliganami, ale nie na jakąś skalę, nie wiadomo jaką, ale chuliganiliśmy. I przyprowadził mnie tutaj starszy kolega i zacząłem pływać, trenować. To były czasy takie, gdzie na przykład u nas w domu była bieda. Była bieda i to piszcząca ostro. Często nie mieliśmy prądu, światła były wyłączone z powodu braku pieniędzy na opłacenie energetyki. I taki wyjazd, jak się załapałem pierwszy raz na obóz, to była taka nagroda, jakbym Pana Boga za nogi złapał, no po prostu. To było niesamowite i motywujące niesamowicie do dalszego uprawiania tego sportu. My tak samo ostro trenujemy jak młodzież. No tylko po prostu no, kwestia wieku, no nie możemy się ścigać 68-letni zawodnicy, ponad 70 tu mają chłopaki, no z takimi małolatami, 20-latkami, prawda? No, ale daje nam to satysfakcję i wszyscy są tutaj taką rodziną, można by powiedzieć. Trenowaliśmy tutaj wszyscy jako zawodnicy kiedyś, w latach 60., 70., 80. i praktycznie po 35 latach spotkaliśmy się tutaj ponownie. I powstała idea założenia stowarzyszenia. No, tutaj na tych fotografiach można zobaczyć, to jest miejsce, w którym obecnie stoimy. Tak wyglądało po prostu, to ruina. Wsadziliśmy tutaj w to naprawdę dużo pracy i serca, no, żeby to doprowadzić do takiego stanu, jak jest obecnie. Wszystko to zawodnicy własnymi rączkami zdziałali. Jesteśmy najlepszym klubem kajakowym w Polsce. W tym roku po raz piąty z rzędu zdobyliśmy drużynowe Mistrzostwo Polski w kajakarstwie klasycznym mastersów, czyli ludzi po 35 roku życia. Najstarszy nasz master spływający to jest 76 lat. I mamy tutaj w naszym gronie i mistrzów świata, i mistrzów Polski wielokrotnych. No i takich, którzy są tylko troszeczkę popływać dla zdrowia i utrzymać swoją kondycję. Witam na otwarciu wystawy Textilem. Wystawa szczególna, dlatego że udało nam się nawiązać współpracę z Akademią Sztuk Pięknych z Łodzi. Bardzo miło mi jest powitać studentów, którzy przyjechali na tą wystawę. Temat, który jest tak obszerny, związany z tkaniną, związany z wyobraźnią, jest bardzo związany z tymi wizjami, które przedstawiał Lem. Ten wirtualny świat i ta technika, którą się posługujemy, jest bliska studentom i tym realizacjom, które możecie Państwo tutaj obejrzeć. Cykl tkanin stricte odnosi się po prostu do bardziej wspomnień z dzieciństwa, kiedy właśnie ojciec czytał mi na dobranoc bajki robotów i ogólnie wszelkie cytaty Lema dość często towarzyszyły mi właśnie przez całe życie. Gdy cała uczelnia była zamknięta i większość studentów przechodziła na pracę zdalną, udało się nam mimo wszystko znaleźć czas i zorganizować warsztaty barwiarskie. I przez kilka tygodni spotykałyśmy się w laboratorium i barwiłyśmy tkaninę za pomocą, to jest taka technika shibori, to jest japońska technika barwienia.
bardzo polecam. Można się pobrudzić, można poczuć tą materię trochę bardziej, szczególnie teraz, jak właśnie wszystko było takie cyfrowe, to był taki przyjemny oddech w tym wszystkim. W mojej pracowni papieru, głównie pracujemy właśnie wykorzystując rośliny do przetwarzania je w papier. Są to liście, łyko drzew, czasem bananowiec, więc dużo eksperymentujemy i jest to takie wejście w ten świat natury i oddalanie się już od elektryczności, która właśnie zaczęła nas mocno otaczać w czasie pandemii. Moja praca powstała w trochę innej, wyjątkowej pracowni, bo to jest pracownia tkaniny unikatowej i to jest takie miejsce na uczelni, w którym nie ma złych pomysłów. Jest kwestia tylko realizacji i interpretacji tego pomysłu i opiera się na wielu próbach, które często są improwizacją, często jest tam przypadek. Ja przygotowałam tkaninę animowaną, która jest animacją poklatkową zbudowaną z symulacji struktur żakardowych i powstała w pracowni tkaniny dekoracyjnej, natomiast drugą pracą z tkaniny dekoracyjnej, bardziej może tradycyjną, jest ta tutaj. Był to dosyć żmudny proces, ponieważ każda klatka na początku była narysowana, natomiast później wykonywałam ich symulację.